Cześć, witam was bardzo serdecznie w niedzielę. Zawsze staram się tego typu filmy wrzucać, bo to taki dzień trochę luźny i dzień, gdzie można trochę porozważać na pewne tematy, a warto jest w życiu rozmyślać. Naprawdę warto się czasem zastanowić, warto sobie usiąść gdzieś, czy iść na spacer, pomyśleć nie tylko o nas, nie tylko o tych codziennych sprawach, jak praca, szkoła, jedzenie i tak dalej, ale o tym, dlaczego to się wszystko dzieje. Jak człowiek zacznie węszyć, jak człowiek zacznie tropić i będzie zadawał niewygodne pytania, to wtedy może się czegoś dowiedzieć i wtedy może się obudzić. Ja bym dzisiaj chciał poruszyć taki temat, nie powiem wam teraz, o co dokładnie chodzi, ale to na koniec filmu się dowiecie. Nie wiem, czy wszyscy znacie, ale z pewnością większość tak, był taki artysta, Avicii się nazywał, taki pseudonim artystyczny, on był Szwedem, taka muzyka elektroniczna i tak dalej. No był, w czasie przeszłym, bo już go nie ma między nami. A oficjalnie to on podobno miał problemy jakieś tam emocjonalne, nerwowe zaburzenia i gdzieś tam chyba na Bliskim Wschodzie, gdzieś w tamtych rejonach, czyli w takich krajach, gdzie naprawdę ciężko się czegokolwiek dowiedzieć i ciężko cokolwiek stwierdzić. I pewnego dnia podobno sam doprowadził do odejścia z tego świata. Prawdopodobieństwo tego byłoby nawet duże, gdyby nie fakt, że trzech jego kolegów, trzech znanych ludzi, którzy razem z nim chcieli przeprowadzić jakiś projekt, żeby coś pokazać, też odeszli z tego świata, sami do tego doprowadzając. Czyli taki przykład trochę pana Leppera, nie? Kto ma inne zdanie? Idzie, odchodzi. Jak sobie przeanalizujecie, na przykład Mel Gibson, bardzo znany aktor, teraz reżyser. Zobaczcie, jak w pewnym momencie zaczęło się źle o nim mówić, bo on powiedział coś, co widział w tym Hollywood i to, co się tam dzieje. Jak sobie przeanalizujecie innych, to niektórzy to widzą i starają się to pokazywać, bo mają do tego narzędzia. Tak jak sobie pooglądacie teledyski tego Avicii'ego, szczególnie jest taki jeden teledysk, gdzie para chłopów, chłopy takie bogate przyjeżdżają, jakaś ciężarówka też tam w polu podjeżdża, otwierają się drzwi tej ciężarówki, a tam pewne postacie w tej ciężarówce. Zgadnijcie jakie. Jakie rzeczy się dzieją. To co mówiłem o księżnej Dianie też, to też, no wszystkie odejścia, moi drodzy. Wszystkie odejścia. Wszystkie, dosłownie wszystkie. I młody chłopak, 29 lat miał wtedy, wiecie, no gwiazda światowej estrady, muzyki, no bogaty, odchodzi nagle. Ja myślę, że nawet rodzina pewnie nie mogła nic więcej powiedzieć, bo nie mogła, bo po prostu nie mogła. A w problemy emocjonalne, jakieś psychiczne, no to też nie wierzę, to ewentualnie jego bliscy, jego przyjaciele, znajomi, mogliby, tacy bliscy, mogliby to potwierdzić. Ale ja po prostu w to nie wierzę, tym bardziej w takich miejscach, odległych. No bo gdyby do tego doszło gdzieś w Szwecji, Niemczech, Francji, Stanach, no to tam są szpitale, są różne, no są różne możliwości, żeby się dowiedzieć. I on znika. A dlaczego znika? To obejrzyjcie sobie jego teledyski, bo on wiedział coś więcej. Bo wiedział coś, co się dzieje. Bo jest pewna grupa ludzi, którzy rządzą światem. Światem rządzi, dokładnie, rządzą cztery korporacje. Jak sobie to też przeanalizujecie, BlackRock, State, Street, Vanguard Group oraz FMR. To są cztery korporacje, a właścicielami tych czterech korporacji są bardzo znane nazwiska, rodziny. Bo to są rodziny, na przykład Rockefeller, Rothschild, Onassis, Kennedy, Collinsowie oraz wielu, wielu innych, bo wszystkie te bankowe rodzinki też. I oni są, moi drodzy, właścicielami też państw, oczywiście w tym Polski. Mając przedstawicieli w tych państwach, w radach nadzorczych, jakichś tam funduszy walutowych, wszystko jest okupione. Dosłownie wszystko. Banki centralne, oczywiście Bank Światowy, system rezerw federalnych, wszystkie te spożywcze, chemiczne, farmaceutyczne, ropa naftowa, gaz, to wszystko, technologie, to wszystko jest w ich rękach. A na przykład w 1999 roku, no to już dosyć dawno, bo ponad 30 lat temu, ta właśnie korporacja BlackRock razem z grupą Bilderberg, oni wtedy doprowadzili do utworzenia holdingu, tak zwanego holdingu, zgadnijcie pod jaką nazwą, i oni, ta grupa Altaria, zarządza praktycznie wszystkim, i polityką, i gospodarką,
i nawet partiami, czyli media, wszystko, dosłownie wszystko. A jak sobie popatrzycie na to zdjęcie i zobaczycie, jak to wszystko działa, że są pewne grupy, które się później łączą w całość, czyli de facto wszystko należy do jednego. Zobaczcie, jak to jest wszystko stworzone. To zdjęcie przedstawia więcej, niż by się mogło wydawać. Jak to jest wszystko pięknie stworzone. Tak, byśmy byli dalej w ciemnocie, byśmy odżywiali się tym, czym mamy się odżywiać, czyli i jedzenie, i paliwa, i media, i gazety, i telewizję, i ubrania, dosłownie wszystko, nawet kreowanie mody. Nawet to. Po prostu wszystko. Mają sądy, mają wszystkie biznesy. A jeśli wpiszecie sobie jakieś tam hasło, jakieś słowo w wyszukiwarce, to wam tego nie znajdzie. A wiecie dlaczego? Bo tak algorytmy działają, żeby tego nie pokazać. Wy macie zobaczyć, my mamy zobaczyć to, co powinniśmy według nich zobaczyć. To, czego nie powinniśmy, to my tego nie zobaczymy, bo to jest ukryte, bo algorytmy tak działają. Więc jak sobie popatrzymy na to wszystko, chociażby na to zdjęcie, że jeden holding jest w stanie kontrolować aż tyle. Małe firemki, później są większe firemki, później jeszcze większe korporacje, aż powstaje jedność, jedno i wszystko jest w rękach tych czterech. A właścicielami tych czterech są ci znani, ci, o których myślimy, tylko że oni się nie ujawniają, bo oni nie potrzebują rozgłosu. Czasem myślimy, że ktoś, o kim jest głośno, jest kimś ważnym, absolutnie nie, bo ci najważniejsi, to oni się nie wychylają, oni są w ukryciu, oni są w ciszy, bo im to sprawia większą satysfakcję, że nikt nie wie, kim oni są, a wszyscy myślą, że to jest ktoś inny. I zachęcam, żeby też się zapoznać z tym, z tą historią tego Avicii'ego i całej reszty tych ludzi, którzy... Ja też powiem o Michaelu Jacksonie, też dziwna sprawa. Wszystko. I jeśli widzimy coś, że ktoś jest oczerniany, ktoś jest poniewierany jakoś w złym świetle stawiany, to zapala się taka czerwona lampka, że być może jest zupełnie inaczej. I właśnie ta osoba jest w porządku. No bo nie przez przypadek mówi się źle o kimś, więc należy iść z czasem na spacer, przejść się, pomyśleć, zadać sobie pytania, a później wrócić do domu i poszukać. Tylko tak jak powiedziałem przed chwilą, szukanie jest bardzo trudne, bo algorytmy nam nie pozwalają, żebyśmy znaleźli tego, co chcemy. My mamy znaleźć coś innego. Jest bardzo ciężko dowiedzieć się czegokolwiek. Poza tym jest wiele takich nieprawdziwych faktów. To też musimy mieć na to, no, baczną czujność musimy zachować. Musimy wiedzieć o tym. To jest bardzo ciężkie. Ale jeśli wytężymy chociaż trochę nasz zmysł, to uda się. A jakby tak trzeba było wymieniać tych wszystkich ludzi, którzy tak odchodzą nagle, ludzi, którzy najczęściej coś wiedzieli, ale wszystkich też nie można, nie da się wszystkich doprowadzić do odejścia z tego świata nagle, gdzieś tam, że sami chcieliby. No taki Mel Gibson to byłoby dziwne, więc wtedy robi się wszystko, żeby ten człowiek już miał podgórkę. Mówi się, że jest takim człowiekiem, najczęściej, że ma problemy jakieś tam z pijaństwem, rodzinne, że żonę zdradza i tak dalej, nie? Tak to działa. To są proste mechanizmy, bardzo proste, prościuteńkie, moi drodzy. To są tak proste mechanizmy, że jeśli tylko poświęcimy chwilę, naprawdę chwilę, dosłownie chwileczkę, to jesteśmy w stanie wszystko rozszyfrować. Cztery korporacje, te wszystkie korporacje, które niby nam się wydaje, że one są potężne, ale one też należą do kogoś. De facto jest ich cztery, dosłownie cztery. Tak jak cztery pory roku, bo palców jest pięć w jednej ręce, no ale tak cztery, jakbyście sobie policzyli do czterech. No, pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, napiszcie, co o tym sądzicie. Może jeszcze ktoś znajdzie piątą korporację, albo szóstą, siódmą. W każdym razie, nawet nieważne ile, może być ich 10. Ważne, że są, ważne, że jest to tak poplątane, to jest tak jak taka pajęczyna. To jest pajęczyna, moi drodzy, a tam jeden pajączek tak sobie hasa. Z całym szacunkiem dla pająków, bo tworzenia urocze, ale wiecie, o co chodzi. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa.